imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wczoraj, gdy w trakcie oprowadzania po zamku w Malborku nasz przewodnik opowiadał o tym, kto przenosił swoją ukochaną przez próg, którego normalnie kobieta przekroczyć nie mogła, to myślę, że dobrze wam to zapadło w pamięć, że wśród tych par, bo wszystko to były jakieś pary, zdecydowali się na to tylko ci, którzy jeszcze związku małżeńskiego nie zawarli. Skąd to się bierze? Otóż wyjaśnienie jest bardzo proste. Przeciętnie człowiek kieruje się emocjami. Kieruje się chwilowym powiewem emocji. I tak długo w tym konkretnym przypadku, jak zakochanie trwa, zakochanie, które jest prostą reakcją biologiczną, a więc jest po prostu swego rodzaju długotrwałą i silną emocją, tak długo człowiek jest skłonny do podejmowania działań. Do działań, które faktycznie wymagają pewnego wysiłku. Ale z racji, że przeważnie ludzie nie mają siły woli, nie rozpoznają rozumem, co jest dobre i wolą, nie pragną tego faktycznie z całego serca. Dlatego zwykle, gdy emocji zabraknie, to człowiekowi brakuje już motywacji do działania. W przypadku związku małżeńskiego, po uroczyście złożonym ślubowaniu, przed ołtarzem, wobec Pana Boga, wobec świadków, małżonkowie składają sobie przysięgę wzajemnej miłości. Właśnie wtedy, jak mają ten ścisły, ciężki obowiązek wzajemnej troski. I to się właśnie przejawia w tych zwykłych, codziennych słowach i czynach. Ale ten święty obowiązek, który uroczyście przyjęli na siebie, nie jest dla przeciętnego człowieka większą motywacją, albo nawet nie jest taką samą motywacją, jak chwilowy powiew uczuć. I to jest w zasadzie przerażające. Ale musimy zdać sobie z tego sprawę, że tacy właśnie jesteśmy. Że przeciętnie człowiek tak właśnie działa. I dlatego potrzebujemy cnót. Dlatego potrzebujemy pracować nad naszym charakterem, tak aby nie działać tylko pod wpływem emocji, tylko aby odpowiednio potrafić je wykorzystać. Wydaje mi się, że już kiedyś wam w szkole mówiłem o tym, że emocje są jak taki dziki koń. To znaczy, gdy się go okiełzna, nad nim zapanuje, to można go faktycznie wykorzystać do tego, żeby dużo szybciej przebywać dystans, który mamy do przebycia, dużo szybciej dotrzeć do celu. Ale są również inne możliwe rozwiązania i niestety chyba częstsze. Człowiek może po prostu próbować dosiąść tego konia i pozwolić mu się ponieść, nie zapanować nad nim. I wtedy zależnie od tego, jaką człowiek ma naturę, albo będzie ten koń po prostu stał w miejscu i się pasł. To jest flegmatyk, który wtedy nie ma już nic, nie ma siły do zrobienia czegokolwiek, bo po prostu jego emocje nie skłaniają go zbyt często do działania. Ewentualnie jak się trawa skończy, to trzeba przejść w miejsce obok. No i taki człowiek właśnie siedząc na tym koniu pozwolił się opanować tym swoim emocjom i właśnie tak sobie żyje. Od kępy trawy do kępy trawy. Gdy ten dziki koń jest bardziej nerwisty, gdy on rwie się do akcji, no to wtedy, jeśli się nad nim nie zapanuje, no to on poniesie gdzieś w jakieś chaszcze, często zrzucając tego jeźdźca tak, że będzie on potłuczony, do celu nie dotrze, bo ten koń oczywiście będzie za każdym razem biegł w zupełnie inną stronę. Są jeszcze tacy, i to są przypadki, można powiedzieć, że patologiczne, to znaczy patologiczne w tym sensie, że niszczące człowieka bardzo wyraźnie, to są ci, którzy próbują zamknąć tego dzikiego konia w szafie. To znaczy ci, którzy próbują udawać, że jakichś emocji nie mają. Którzy próbują sobie wmówić, że nie, ja wcale właśnie nie mam gniewu, albo ktoś został bardzo skrzywdzony i próbuje sobie wmówić, że nie, wcale to nie było takie złe. Taki koń w tej szafie albo się wyrwie i będzie takim dzikim koniem, który gdzieś tam poniesie albo i stratuje tego człowieka, albo zdechnie w tej szafie i będzie trupem w szafie, który będzie po prostu życie zatruwał, rozsiewał wokół ten nieprzyjemny zapach, a człowiek będzie mu brakowało siły, oczywiście również do działania, bo za pomocą tak, tych naszych emocji możemy działać dużo lepiej, dużo sprawniej, dużo szybciej.
A więc cała sztuka polega na tym, żeby w naszym życiu nie pozwolić się tym emocjom zdominować, tylko potrafić je wykorzystać. I do tego potrzebujemy rozwijać nasz rozum, szukać rozumowego poznania, aby wiedzieć, co jest dobre i później ćwiczyć wolę w tym, żeby robić to, co uznamy za dobre, a nie to, do czego nas akurat chwilowa emocja porwie. Człowiek, który tego się nauczy, jest człowiekiem, który właśnie jak dosiadł tego dzikiego konia, opanował go i ten człowiek faktycznie ma szansę i w życiu ziemskim sukces osiągnąć i chwałę niebieską, na chwałę niebieską sobie zasłużyć, jeśli faktycznie prawdę poznał i faktycznie za tą prawdą podąża. I moi drodzy, to się zaczyna od bardzo małych, prostych rzeczy. Chociażby od punktualności. To jest prosta, konkretna rzecz, gdzie nasza wola musi zwyciężyć nad jakimiś chwilowymi zachciankami. To jest również kwestia posłuszeństwa. W tych ramach, w których ktoś ma nad nami jakiś rodzaj autorytetu, człowiek, który zachowuje posłuszeństwo, paradoksalnie wzmacnia swoją wolę. Bo nie idzie za jakąś swoją zachcianką, bo chciałbym coś tam akurat teraz zrobić i przecież nic się nie stanie, tylko robi to, co przychodzi z zewnątrz, co na pewno nie jest naszą emocją. I to już jest bardzo dużo, bowiem podobnie, tak jak człowiek uczy się siły woli, wyrabia sobie siłę woli poprzez posłuszeństwo, bo uczy się robić to, co jest gdzieś tam nakazane. I później, gdy człowiek rozumowo pozna nakazy Boga, rozumie, że one są dobre, to człowiek, który był wcześniej posłuszny, nauczył się posłuszeństwa, ma siłę, żeby swoje zachcianki pokonać, żeby za tymi nakazami pójść. A więc w ten sposób paradoksalnie człowiek wyrabia swoją siłę woli. A więc zachęcam do dosiadania i opanowania tego dzikiego konia poprzez takie małe, codzienne uczynki, panowanie nad sobą, opanowywanie własnych zachcianek, uczuć i emocji. I zapewniam, że człowiek wtedy, który już dosiadł tego konia, panuje nad nim, jest i sam dużo spokojniejszy, dużo szczęśliwszy, bo nie ma, no może nie ma wiele wspanialszych, piękniejszych uczuć tutaj na ziemi, niż to poczucie, że człowiek po prostu nad sobą panuje. Człowiek, który panuje nad sobą, ma szansę zapanować również nad swoim otoczeniem, a to daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, spokój, gdy ma poczucie, że kontroluje tą sytuację wokół siebie. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy potrafili opanować tego rumaka naszych uczuć i na nim do Niego, do nieba zdążać. Amen. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.